Wieczór Państwu, dzień dobry co po niektórym, witam serdecznie z Kizią, zaspaną Kizią, która wcale nie chce już tutaj siedzieć, zaraz sobie pójdzie. O, cześć Kizia, przywitaj się z Państwem, powiedz coś, nie wiem nawet czy to idzie, nie idzie, miejmy nadzieję, że pójdzie. Mam nadzieję, że pójdzie, także zobaczymy zaraz, bo o, idzie coś, będzie znowu rwało, trudno, tak jest jak jest. Proszę Państwa, co my tu mamy? Już widzę na początku. Czy nagra Pan kiedyś audycję na temat religii, Pani Aneta D? Jak to jest, że Bóg był w trzech postaciach i jednocześnie swoim ojcem, a do tego duchem? Kanta trzeba posłuchać, Kanta trzeba poczytać, proszę Panią. Może kiedyś nagram, chociaż ja nie jestem teologiem, interesuję się religioznawstwem, ale tylko dlatego, że... No interesuję się po prostu religioznawstwem i tylko tak mogę tę audycję zrobić. Proszę Państwa, zacznę od takiej rzeczy. Proszę Państwa, ja już nie pracuję w służbach. Zarzucanie mi, że jestem zbyt emocjonalny i w ogóle furiat i jakieś tego, powtarzam jeszcze raz, nikt nie musi tego oglądać. Mnie nie zależy na oglądalności, proszę mi wierzyć. Ja się z tego nie utrzymuję, bo z tego się nie da utrzymać. Tutaj jakieś ciągle mi YouTube pisze, że tam niby reklamy, nie będzie reklam, bo coś się nie nadaje, a potem nagle są, nie ma, nie wiem, ja u siebie w tym nie mam, także mnie to po prostu, jakby to powiedzieć, absolutnie nie obchodzi. Ja po prostu mówię, po prostu sobie mówię. Zaraz AZ. Deklaruje pan, że jest pan niewierzący i zdaje się także niechcący, jest się gościć, czy czytał pan Biblię, literę. Panie AZ, już mi pan tutaj na początku zdenerwował i teraz mnie pan znowu wkurza. Kiedy ja zadeklarowałem, że jestem niewierzący? W którym miejscu? Nie, ja powiedziałem tylko, że nie należę do żadnego związku religijnego ani kościoła i nie będę należał. Co nie oznacza, że jestem niewierzący. A o Biblii mówię bardzo często. Trzeba poczytać trochę o mnie, o moich książkach i wtedy zobaczyć. Na przykład motta do moich książek, ile jest cytatów Biblii w moich tekstach. Co więcej, w ostatnim tekście też jest, w ostatnich tekstach i w ostatnim wierszu też jest dużo do Biblii, więc proszę mnie tutaj nie gadać po prostu. Więc niech pan nie gada, bo jak czuję się tak, jakby ktoś mnie tu o coś oskarżał, a ja się muszę bronić. Ja mam to gdzieś. Więc jak pan widzi, jestem furiat, jestem nerwowy, proszę iść do tych, którzy są cisi, spokojni i mówią bardzo ładnie. A wczoraj wkurzyłem się jeszcze bardziej i wkurzyłem się jeszcze bardziej przemówieniem pana Dudy, o czym będę mówił, ponieważ cynizm, czyli klasa polityczna, sotę, czyli bez panierki, całkowicie tak jak to wygląda, proszę państwa. Właśnie. Dobrze. I jeszcze raz powtarzam, nie jest także moją winą. Ja w tym nie siedzę. Ktoś nie może gdzieś mnie znaleźć, kliknąć, uważa, że go od razu zablokowali. Już pretensja natychmiast, dlaczego został zablokowany. Nie, proszę Państwa, ja blokuję tylko niektóre rzeczy. Blokuję tylko to, co jest... Blokuję tylko to, proszę Państwa, co jest... obrażane dla mnie personalnie. Każda rozmowa, która zaczyna się kończyć, bo pan pracował w SB, to jest dla mnie końcem dyskusji. Tak, pracowałem 7 lat i nie wstydzę się tego. Rozliczyłem się z tym dokładnie, a 23 lata pracowałem potem na bardzo trudnych kierunkach, ryzykując głową. Za co zapłaciłem? No, nie jestem również furiatem. Wielu z Państwa jakby naprawdę zna, bo w jakiej jestem sytuacji w tej chwili, ja mogę tylko powiedzieć, że jestem w sytuacji, w której po raz pierwszy bez wyjścia. Jestem w sytuacji, w której mogę tylko siedzieć i czekać i nic ode mnie nie zależy. Po prostu. I jest to wkurzające. I nie mam najmniejszego żadnego ruchu. Oskarżanie mnie również, że ktoś mi tam proponował, że ten ośrodek myśli pozytywistycznej, od razu ubrać to, sformalizować, zrobić fundację, zrobić jakieś rzeczy, wybrać przewodniczącego, zarząd, różne rzeczy. Proszę Państwa, nie, jeszcze raz nie. Tym bardziej, że ja jestem sam. Tym bardziej, że ja jestem zupełnie sam. W tym wszystkim. I proszę mi wierzyć, no. I proszę mi wierzyć, i wielu z Państwa po prostu widząc, co się dzieje, mając w dodatku jeszcze świadomość, co się dzieje z rodziną w Polsce, mówiąc to, co mówię, wiedząc jeszcze trochę więcej różnych rzeczy, o których powiem zaraz, od kiedy, dlaczego tak się stało, czy uwierzycie Państwo, czy nie, to Państwa sprawa na tej zasadzie, wielu z Państwa by się po prostu podłamało zupełnie i naprawdę nie nadawało. Naprawdę nie chciałoby się Państwu nawet nadawać.
Mnie się też do pewnego momentu czasami bardzo nie chce, ale na te 2 godziny staram się zmobilizować, proszę Państwa. Bo tak prawdę mówiąc, i zaraz mi tu zaraz domorośli psycholodzy powiedzą depresję, jakie środki, jakie różne rzeczy, bzdura. Bo tak naprawdę rzeczywiście nie chcę się nawet z łóżka wstawać, zjeść i cokolwiek innego zrobić. Nie mówiąc już o pisaniu i o innych rzeczach. Ale muszę, ale przynajmniej na te 2 godziny staram się, proszę Państwa, bo wiem, że chodzi o Państwa, bo jestem w takiej sytuacji, jakbym gorszej niż w więzieniu. Po prostu. Przemysław Ligorowski, miał pan rację. Wiem, że miałem rację i mam rację. W wielu wypadkach mam rację, tylko że oczywiście to wychodzi później. PiS też mi niektóry, nie, część ludzi z PiSu i to z góry. Dzięki z góry. I to z samej góry, proszę państwa. Tak, proszę państwa, przyznam się, z samej góry, bo tutaj pod pewnym pseudonimem mam na czacie różne dokumenty, różne rzeczy, różne rozmowy, z których naprawdę wiem dokładnie, kto to ogląda. I ja to mówię prosto w twarz. Bez żadnego cynizmu. Właśnie. Dobrze. Cześć, Krzysiu. Dobrze, że ty jesteś. 180 dni dookoła Norwegii. Witaj. To jest Krzysio. No. Kaktus, zdradziłem się. Trudno. Ale niech tak będzie. Więc proszę, proszę mi tutaj nie zarzucać różne... Więc proszę mi nie zarzucać różnych rzeczy. Dobra, teraz tak. Proszę Państwa, ja napisałem wczoraj, oczywiście zarzucono, bo tak, bo oczywiście esbek czerwony, to mu nie w smak, jak pogonili czerwonych. Nie, proszę Państwa, mój dziadek był weteranem wojny z 20 roku, był legionistą, weteranem z wojny 20 roku i zaczął wojnę w 17 roku. Ja wychowałem się od samego, w kulcie tak zwanego cudu nad Wisłą, wychowałem się po prostu od maleńkości w domu. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że święto, które powinno jednoczyć Polaków, zaczęło je dzielić. Ja nawet jestem w stanie uznać i uznaję to, że odbyła się ta defilada w Katowicach, to było to bardzo dobre docenienie Ślązaków. Niepotrzebne były te Śląska rzeczywiście i tych, którzy walczyli o Polsko-Śląska i którzy ginęli o Polsko-Śląska. Ale jeśli z jednej strony pan o nazwisku Twardoch, Szczepan Twardoch, napisał dość wredny artykuł na temat w ogóle, czy napisał coś takiego niesamowitego, ja nie wiem, jak można tak myśleć w ogóle na temat powstań śląskich i obrażających powstańców. Więc dobrze, że ta defilada tam była. Faktem jest, że gdyby pan premier pewnie kandydował z Bycimia, to defilada byłaby w Bycimiu, przepraszam, Bycimy w ogóle, bo to ładne miasteczko, tylko... Ale tak się wszyscy mówią po prostu. Tak to się mówi. Najmniej ważne. Ważna jest jedna rzecz. Ja po tym wczorajszym przemówieniu pana Dudy w pewnym momencie, które nie było historii do pewnego momentu, a potem nagle deklaracja nie obniżymy żołnierzom, nie obniżymy im ich rodzinom, emerytury i tak dalej, i tak dalej. Ja nigdy tego nie podpiszę i tak dalej. Po co to było? To w tym momencie pan prezydent skazuje takich jak ja na banicję. I skazał, bo podpisał ustawę, która również generalizuje jedną tylko grupę społeczną. Ja rozumiem, że według pana prezydenta to ja, jako najpierw zwykły szeregowy, potem podporucznik Wroński w departamencie pierwszym MSW, czyli w części SB, proszę państwa, wprowadzałem stan wojenny, organizowałem informację wojskową. Jako prokurator wojskowy i sędzia wojskowy skazywałem w tajnych i jawnych procesach, w tym pana Jeglińskiego na przykład. Mianowałem komisarzy wojskowych w każdym zakładzie pracy. Torturowałem, robiłem wszystkie rzeczy. Ja, po prostu ja, a nie Jaruzelski i Kiszczak. Ja w końcu to wszystko zorganizowałem. I to mnie wkurzyło, bo to nie było odpowiednie na wczorajsze święto. I tutaj pan prezydent Duda pokazał mi się po raz kolejny człowiekiem. O naprawdę, no dobra, nieważne. To jest polski prezydent, nie chcę go obrażać po prostu w tym momencie. No. I w ten sposób, poza tym, nagle to święto stało się świętem politycznym. To nie jest święto polityczne. To jest po prostu święto, po pierwsze dla wierzących i dla członków Kościoła katolickiego jest to święto religijne, a dla członków, a dla wszystkich Polaków powinno to być święto patriotyczne. Oczywiście.
Oczywiście, proszę państwa, żeśmy. KS, pan jak zwykle. Ja mam mnie wkurza. Czy pan w ogóle mnie słucha? Tak, jestem furiat. Wiecie państwo, jak to denerwuje? Proszę sobie wyobrazić, stoicie przed jakimś. A ja tak uważam, że ja z państwem stoję przed państwem. Nie widzę tutaj tej kamery, tego wszystkiego, nie interesuje mnie to. Ja rozmawiam z państwem. Ja głównie czytam. I teraz ktoś mówi mi, ktoś, ja mówię, staram się, i ktoś mi zadaje pytanie ni w pięć, ni w dziewięć. To znaczy, że w ogóle wisi mu serdecznie, co ten prelegent mówi. Tak to wygląda? Grzegorz Kędzierski, przeczytałem, że ten pan Twardok to jest jakiś pisarz. Ale naprawdę to, co profesor Hartmann, w ogóle ja naprawdę w tej chwili profesor jest dla mnie już symbolem odwrotnej inteligencji tak zwanej. To, co on napisał, że to Polacy zaczęli, to Polacy napadli. Polacy napadli na Rosję, tak, oczywiście. Do tego wszystkiego dowalił mnie później film pod tytułem Bitwa Warszawska, który w rezultacie nie wiem, czy miał być filmem patriotycznym, czy miał być komedią, czy miał być śpiewogrą. Generalnie to, że my nie potrafimy nawet zrobić na filmu, napisać książki, zrobić serialu na temat wydarzenia, proszę państwa, które jest rzeczywiście cudem politycznym i militarnym w tamtym okresie i rzeczywiście dokładnie zatrzymało komunistów, proszę państwa. Jest wiele materiałów na ten temat, wystarczyło, można było to zrobić. No ale cóż, to mnie też właśnie wkurzyło po prostu. To mnie wkurzyło. Dodatkowo odbył się również marsz, po raz kolejny, już byli z flagami, w Auschwitz. W ogóle prasa tam troszeczkę tylko mówili o tym wszystkim, to też trzeba było powiązać. Dlaczego pan prezydent tam też nie pojechał? Był blisko. Pooglądał sobie zabawki, pooglądał sobie stare czołgi, pooglądał sobie sprzęt. No. A w międzyczasie w Białymstoku obchodzono również to święto, gdzie zachowanie pułkownika Wojska Polskiego wobec ministra spraw wewnętrznych było wręcz dla mnie rany boskie. Jeszcze trochę, aby go w rękę, pana by w rękę całował i w ogóle, to jakaś paranoja totalna. O co tu chodzi? O co tu po prostu chodzi? To jest naprawdę chore. To jest naprawdę chore. Zamiast prowadzić poważnej dyskusji politycznej, nie dyskusji politycznej, tylko historycznej, wykorzystać ten dzień do w kółko, aż do znudzenia na wszystkich programach, wszystkich stacji, do pokazania historii Polski, pokazania tego, jak to było wielkie zwycięstwo i o co w tym wszystkim chodziło. No to co? To się co, w końcu też żeśmy najważniejsze również okazało się w tym wszystkim LGBT. Zaczęło mnie to śmieszyć, dlatego wkurzyłem się po prostu. A o co ty 180 dni dookoła Norwegii? Dlaczego ty stawiasz trzy znaki zapytania, Krzysiu? No po prostu mówię. Barbara Woźniaczka, przecież tak, ale wczoraj również też to pokazywano. Jest to jedyna rzecz, którą żeśmy nakręcili, jak się okazało. Tym bardziej, że przedstawiono tam ruskich, ja nie wiem, czy oni chcieli komedię zrobić. W rezultacie to też nie można w ten sposób traktować. To też była określona polityka, określeni ludzie i tylko dzięki określeni ludzie. Przynajmniej trzeba było bardziej pokazać po prostu konflikt pomiędzy Stalinem Trockim a Tuchaczewskim. Przecież Tuchaczewski też za to zapłacił w rezultacie. Później. Na nasze szczęście oczywiście. Więc nie rozumiem zupełnie. Nie rozumiem zupełnie tego wszystkiego. I wszystko wykorzystuje się też politycznie, w kółko ten taka wielka propaganda sukcesu, a to my, to wszystko i tak dalej. I teraz tak, bo od razu nazwano mnie również antypis, bo ja śmiem krytykować. O nie, proszę państwa, to nie jest tak. To nie jest tak, proszę państwa. Mniej więcej na samym początku rządów PiSu proszono mnie, i niektórzy, ja napisałem kilka dokumentów, między innymi dla prezydenta, i dla której różnych postaci z PiS-u. I napisałem dokument, napisałem między innymi, jak powinien być zorganizowany kontrwywiad. Dostał to pewien doradca i dostał, to jest na piśmie. Proszono mnie o napisanie różnych zagrożeń. I ja wszystko to, co teraz mówię, wszystko to opisałem w 2015-2016 roku. Poszło to na piśmie. Uprzedzałem PiS o wielu rzeczach. Uprzedzałem również o tym, że będą powoli przejmowani, będą do nich wchodzić ludzie, których powinni wyrzucić. Tak jak na przykład jeden człowiek, który jest
Nie ma go na listach oficjalnie nigdzie, ale jest twórcą ustaw. Problem polega, że ten człowiek w tej chwili ma bardzo znane polskie, magnacko-szlacheckie nazwisko, które jeszcze 5 lat temu brzmiało zupełnie inaczej, też po polsku, ale zupełnie inaczej. I był w pewnym małym mieście, prowadził sobie taki mały zakład w pewnym małym mieście. A potem... I on stoi za ustawą dezubekizacyjną, do której zaraz pójdę, bo to dojdę, bo to jest bardzo ważne, co powiem. Tygrys, nie znam pani Ewy Żywuskiej, proszę państwa. Następny, Krzysztof K., któremu na szczęście już YouTube się zorientował, że pytanie na temat i nie o to. I proszę państwa, i człowiek ten, człowiek najlepszy numer, że jak zacząłem sprawdzać pewne rzeczy, wyszło mi, że człowiek ten jest wnukiem sierżanta NKWD, który w 1944 roku wyzwalał w cudzysłowie ziemię polskie jako sierżant, jako przedstawiciel Armii Czerwonej, zwycięskiej oczywiście, niosącej pokój na cały świat Armii Czerwonej, który później się został tutaj zalegalizowany między innymi przez partię, tak jak ich wielu tutaj. I figuruje również tutaj niektórych. I dlaczego mówię, dlaczego zmierzam do ustawy dezubekizacyjnej? Bo przed wprowadzeniem ustawy dezubekizacyjnej proszono mnie o napisanie dokładnego analizy skutków tej ustawy. I ja napisałem na swoim przykładzie, w kogo ta ustawa uderzy. Mówiąc po prostu, że struktura mojej pensji, mojej emerytury wygląda w ten sposób, że 250 zł za te 7 lat w SB, a cała reszta już jest po 90 roku i tak dalej. Mówiłem o zagrożeniach, o tym wszystkim i oni o tym dobrze wiedzieli. Co się stało? Stałem się natychmiast prowokatorem, ale jeszcze dano mi spokój. Klub programu był mój wieczór autorski w 2016 roku, to było w Gliwicach, po którym na pewnym prywatnym spotkaniu proszono mnie o napisanie dokładnie, co ja myślę na temat Smoleńska i kwestie tych procedur. I wszystko zostało napisane i wysłane. Wszystko to, co w KHT 054 powiedziałem, zostało wysłane dwukrotnie. Raz przez nich i raz drugi raz, bo proszono mnie o powtórzenie, tylko że tam były również nazwiska, miejsca, gdzie można znaleźć papiery i tak dalej. To, czego zrezygnowałem z KHT 054. I co się stało? I potem nagle zaczęło się. Zaczęły się wyciąganie różnych spraw, napuszczanie różnych ludzi na mnie. Do tego doszła jeszcze pewna kancelaria w Poznaniu prawna, której powiedziałem co po ustawie dezubekizacyjnej, jak zaczęła przepytywać oficerów, mówiąc, że za darmo się to wiem z trzech różnych źródeł, od ludzi nie znających siebie, którzy tam poszli, bo oni za darmo oferowali interwencję prawną i pomoc w odwołaniu się, tylko że na początku było coś takiego, że trzeba było napisać, że na początku trzeba było napisać dokładnie, co się robiło w latach 90. po roku 90., bo to niby służy przed sądem, żeby powiedzieć, że się dla Polski zasłużonym. Dokładnie wszystko, z figurantami, ze sprawami i tak dalej. Problem polega na tym, że ta kancelaria, proszę państwa, założona została przez mojego byłego figuranta, który dostał KSP na początku lat 90., czyli kartę stałego pobytu. Założył tę kancelarię i prowadzi głównie sprawy Rosjan w Polsce. O tym mówiłem dokładnie. Mówiłem również w tej analizie, którą robiłem, mówiąc o wszystkich zagrożeniach. I ta analiza poszła. Poszła między innymi do prezydenta, tak jak również te sprawy, które robiłem w PWPW, te wszystkie moje raporty, łącznie z historią, w której osoba, która przyjęła polskie nazwisko, udostępniła serwery PWPW, i że to jeszcze było za czasów PO, i zostało to gdzieś na zewnątrz, i zostało to zamiecione pod... zostały to zamiecione pod dywan, proszę państwa. Po prostu zamiecione pod dywan. Pod dywan dokładnie. I władze PWPW usiłowały to później coś z tym zrobić. No niestety na poziomie Ministerstwa Sprawiedliwości i ówczesnego ABW sprawa się zatrzymała. Nie mówiąc już o dwójce Ukraińców słynnej, którzy okazali się być nie Ukraińcami, bo ja do tego doszedłem nie mając dostępu do akt, bo nie miałem prawa mieć. Ale doszedłem do tego, kim oni byli naprawdę, że to było dwoje Rosjan z rosyjskich rodzin wojskowych, którzy przez Donieck zostali do Polski inkorporowani. I najwięcej mówiąc, zostali w końcu wyrzuceni na prośbę, proszę państwa, generalnie na prośbę załogi
w części związków zawodowych, które również wykorzystano do oskarżenia mnie o jakieś bzdury, o jakieś totalne bzdury. O tym wszystkim to było na piśmie. Ale kiedy napisałem po tym Smoleńsku i to wszystko o tych procedurach, wtedy się dopiero zaczęło. I wtedy dopiero zaczął Newsweek, dodatkowo jeszcze ci Niemcy, zaczęło się to wszystko robić, zaczęło się koło mnie robić pusto również z czasów, również wśród tych wszystkich dziennikarzy. I już było wiadomo, że mam tak nóż na gardle, że prędzej czy później przegram. Proszę Państwa. Tak to wyglądało. Tak to wyglądało. I to i mogą, możecie mi wierzyć, nie wierzyć, ale ja to wszystko mam, proszę Państwa, na piśmie. To wszystko jest. To wszystko poszło w oficjalnych, tylko ja jestem na tyle uczciwy. Niestety, że ani z pracy nie wziąłem żadnych dokumentów, bo uważam, że dokumenty służb są dokumentami służb i są dokumentami państwowymi o klauzuli. Nie należy nimi machać przed telewizją. Nie należy ich wynosić, a oficer pracujący w służbach nie jest już osobą prywatną, tylko jest za to również odpowiedzialny, po prostu. Także, proszę Państwa, to jest, ja wiem, że Państwa w tej chwili zupełnie nie interesuje. Pan AZ też mnie pytał o jakieś rzeczy, o których wielokrotnie mówiłem. I właściwie ten Smoleńsk mnie tak naprawdę, mówiąc, dobił. Ja wiem, że on doszedł na samą górę PiSu i do tego i wiem, że reakcja góry PiSu była dość ciekawa. No tak, to wszystko prawda, ale teraz nie możemy. Dodatkowo do wszystkiego dochodzi sytuacja polityczna. To rzeczywiście jesteśmy w przededniu czwartego rozbioru Polski, który w tym wierszu starałem się pokazać Państwu, jak to będzie wyglądać. I to też wstrzymuje mnie jeszcze przed czymkolwiek. W zeszłym roku, zdaje się, też mnie ktoś z PiSu prosił i też wysłałem mailowo całą analizę, co ich czeka przed wyborami, im bliżej wyborów, co się będzie działo. Częściowo sprzedałem to w sensie, sprzedałem w cudzysłowie oczywiście, w sensie w jednym z programów w grudniu, prawda? Ale tak to wygląda. Tak to niestety wygląda. Dodatkowo, proszę Państwa, jeśli mamy sytuację, w której po 30 latach jakakolwiek partia dochodzi do wniosku, że państwowego transportu nie można wykorzystywać w celach prywatnych, to ja gratuluję tej partii. To jest właśnie cynizm, czyli klasa polityczna SOTE. Dotyczy to całej klasy politycznej, proszę Państwa. Kołuś Pogadek, nie jestem naiwny. Czy nie rozumie? Tak, może Pan ma rację, bo jestem uczciwy, ponieważ wierzyłem w Polskę i pracowałem dla Polski, również w SB. Czy chcecie, czy nie chcecie? A, jeszcze jedno. Z przemówienia pana prezydenta wynika z tego, że zarówno Kiszczak, jak i Jaruzelski nie prowadzili się pod rękę z Rosjanami. To wynika wyraźnie. Więc zupełnie nie rozumiem, jak można się zasłonić, rzucić na pożarcie czysto komunistyczną metodą odpowiedzialności zbiorowej jedną grupę, a uniewinnić drugą, która rządziła i która wprowadzała między innymi stan wojenny. To ze Smoleńskiem poszło w kilku mailach, łącznie z kursem, proszono mnie to dla Komisji Smoleńskiej. Zresztą proszono mnie o to, abym przesłał maila, co to jest analiza hipotez konkurencyjnych i ja napisałem po prostu całą instrukcję i całą, tak jakby samouczek analizy hipotez konkurencyjnych. To wszystko poszło, proszę Państwa. I co? I w efekcie stałem się natychmiast przez wszystkich uznany przez nich, głównie przez PiS, prowokatorem, nasłanym i to w ogóle. Nie mówię już o tym również, że Stowarzyszenie Byłych Funkcjonariuszy i moi byli koledzy również tego wszystkiego nie rozumieją. I o ustawie dezubekizacyjnej wcześniej, bo to jeszcze było, ja wcześniej mówiłem i co usłyszałem również od niektórych ludzi, że tak, ale to nie będzie dotyczyć po 90 roku. Ja mówiłem, będzie, zobaczycie jaki będzie problem. I wysłałem im to. Dokładnie całą analizę wszystkich zagrożeń, jakie były. I co się okazało? Okazało się, że nadal osoby, które stoją za ustawą dezubekizacyjną, które to wrzuciły tak szybko, nadal sobie pracują i są prawymi rękami ministra sprawiedliwości i dochodzimy do kolejnego cynizmu, czyli do śmierci pana Dawida Kosteckiego, o którym dzisiaj cały TVN gada w kółko. Tak, proszę Państwa, to rzeczywiście nie było samobójstwo. Rzeczywiście afera podkarpacka powinna zostać wyjaśniona, ona idzie w poprzek sceny politycznej.
rzeczywiście ABW było cały czas wstrzymywane również przez tych prokuratorów, również przez to Ministerstwo Sprawiedliwości w ewidentnych działaniach. Tam zamknięto tylko tych, których się powinno zamknąć, których można było zamknąć. Pan Kosecki miał wyjść. I pięknie pan Moczydłowski o tym mówił, mówiąc te wszystkie wątpliwości. Nawet jeśli ja mylę się, bo oczywiście w tej chwili jest 50 na 50, to ma rację, ale jeżeli istnieje 1% wątpliwości, prokurator powinien natychmiast zlecić sekcję. Oni się czegoś boją. Czego się boją? Że on zacznie mówić. Pewnie by zaczął mówić. Drugi to jest ten więzień w Krośnie, który też niby chciał popełnić samobójstwo. Siedzą tylko pionki. Bracia Rysicz działają dalej. Mają swoich ludzi. Są chronieni przez byłych policjantów, przez różne rzeczy. To wszystko wiadomo i to wszystko można wywalić. I to wszystko trzeba w końcu. A cynizmem jest to, że to wychodzi dopiero teraz, że nagle wszyscy się na to rzucili, a tak zapomnieli o panu Arku Krasce, notabene, gdzie też działania na poziomie co najmniej podsekretarza stanu powodują, że Arka się chce w tym momencie, że Arka Kraskę chce się za wszelką cenę wsadzić i że niszczy się to, co prokuratura powiedziała, bo broni się prokuratorów, których się awansowało, proszę państwa. Który się awansowało, proszę państwa. Tak, podobne są ślady walki, nieważne. Ważne, że są te dwa uderzenia, dwa, które mogą być śladami paralizatora, są ślady walki. Tylko, i teraz wracając do sytuacji, tylko dlaczego TVN i ci wszyscy wspaniali dziennikarze nagle nie zajęli się sprawą brata posła Chruszcza? Ze zdjęć, które dostałem, to są zdjęcia operacyjne, proszę państwa, to są zdjęcia z ekipy, która zdejmowała ciało z wisielca, która na miejscu zdarzenia dokonywała oględzin. Tam, proszę państwa, powiedziałem wielokrotnie. Mam zdjęcia również z sekcji, ja obiecałem, że ich nie pokażę. Chociaż to jest w moim komputerze, tu, w tym moim komputerze. Tutaj mnie ABW nie dorwie. Chociaż chętnie by to zabrali. Jak prokurator, dobrze, zakładamy nawet, że nie widział tych śladów przypalania papierosem całkiem świeżych i tych po pobiciu najprawdopodobniej kijem baseballowym, bo to tak mniej więcej wyglądało, mógł tego nie, dobrze, niby nie zauważył. Ale, proszę państwa, jeśli człowiek wisi kilka centymetrów od słupa, przodem do tego słupa i nie ma żadnych obrażeń na ciele powstałych na skutek skoku, wypadku, co więcej, jeśli i to widać wyraźnie, to oznacza, że został na to wciągnięty i powieszony. Jakby skoczył, powinien wisieć przodem, uderzyć głową troszeczkę o ten słup jeszcze. Przykro, że mi to mówię, przepraszam rodzinę od razu, ale to też jest na to dowód. Rzecz następna. Biorąc pod uwagę wysokość i ciężar, nawet, no ta lina nie była taka bardzo długa, ale nawet wtedy powinna przynajmniej dojść do jakiegokolwiek złamania, przynajmniej kości gdykowej, a tego nie było, proszę państwa. Powieszono człowieka, który nie żył, ewentualnie już umierał. I ewidentnie, jeżeli prokurator po dwóch, trzech dniach od razu kwalifikuje to jako samobójstwo, jakoś cisza jest na ten temat. I jakoś wtedy TVN jakoś nie krzyczał. Co więcej, w tej chwili pan Zielkę dostaje groźby od całego środowiska tego wszystkiego, jakieś oczywiście też anonimowe groźby śmierci. Film panów Sekielskich nagłośniono. Sprawy pana Zielkę nie ma. Poza Facebookiem, niektórymi prawicowymi mediami i niektórymi rzeczami, i niektórymi, no tam TVP Info chyba troszeczkę na ten temat mówiło, to nie ma mowy, Polsat troszeczkę mówił na ten temat oczywiście, nie ma mowy o tej sprawie w ogóle. A więc co? I mówimy tutaj o obiektywnych mediach? Proszę państwa, przecież to jest chore. Przecież to jest chore. Babcia Górka, a kto zostawił list pożegnalny? Nikt nie zostawił listu, żaden nie zostawił listu pożegnalnego, proszę państwa. Panie Piotrze, podobno bracia, proszę pana, to jest, lepiej nie mówić. A, jeszcze wracając do pewnej rzeczy. W pewnym momencie, kiedy pracowałem w PWPW i byłem w tym, znaczy dla PWPW jako ten taki człowiek do rekrutacji sprawdzający bezpieczeństwo, pojawił się u mnie pewien człowiek.
pewna pani, która miała pójść na takie stanowisko dotyczące, no to znaczy to nie będę mówił, jak to się nazywa, ale to jest wymagające jednak odpowiednik dopuszczenia, bo ona kwalifikuje, czy dokumenty i pieniądze są dobre, czy niedobre, liczarka, to tak, to nieważne, jak to się nazywa, bardzo ważne. Co się okazało? Ta pani została podesłana przez Andrija PK, tego słynnego Andrija PK. Ona mi się przyznała w tej rozmowie. Oczywiście zostało to zablokowane. Zawiadomione zostało ABW. I co? I nic. Absolutnie i nic. Tego typu rzeczy tam były i ja za to zapłaciłem, proszę państwa. I ja za to zapłaciłem. I nie dziwcie się, że jestem lekko wkurzony. Krzysztofka, panie Piotrze, jeśli pan jest pan jakimiś zdjęciami, to także prokurator. A one są po prostu ze sprawy. Nieważne, jak je dostałem, one są ze sprawy. Po prostu je dostałem w mailu. Od kogoś, kogo nawet nie wiem, że dostałem, ale one są autentyczne. Nie opublikuję ich. Również dlatego, że mam troszeczkę... Troszeczkę, jakby to powiedzieć, że mam pewnego rodzaju jednak etykę i tak dalej. Oj, przepraszam państwa, jakoś trochę mi się język poplątał. Oczywiście już sporości językowi powiedzą, że nie potrafię mówić, że tego jest, jak się idą do tych, co potrafią mówić. Teraz taki pan z CW24 wczoraj o tym święcie i o tym marszu zresztą w Oświęcimiu gadał takie bzdury, że aż mi się śmiać chce, przecież to jest chore. W PWPW nie tylko ciec z kamienicy od paczek panu podpadł. Jaki ciec z kamienicy od paczek? Nie wiem, nie tylko mi po... Mnie tam nikt nie podpadł. Ja po prostu robiłem... Kaktus, bo teraz mogę... Możesz zadzwonić, tylko... kurczę, ja nadaję. No. Także widzicie państwo. Zaraz, przepraszam, bo dzwoni do mnie Krzysiek Krzysiek Kaktus. No mów. Ale ja wiem, Piotrze, że nadajesz, tylko Piotrze, sprawa jest tego typu, że wczoraj pan Gadowski oszukał tysiące ludzi, którzy przyjechali z całego świata. Z Ameryki, z Australii, z tego wszystkiego. Czy wiesz, że te plastikowe flagi były wniesione na plastikowych workach? Półcalowych, które nadają się do wody dostarczonej do kibla. Krzysiu, ale dobrze. Dobrze, Krzysiu, ja wiem, tylko że to trzeba było prawdopodobnie pójść na jakąś... nie wiem, czy państwo słyszą. Powinno pójść na jakiś kompromis. Oni tam zabraniają tych flag, a przy zorganizowanych, wiesz. Dobrze, tego nie wiedziałem, ja po prostu nie wiedziałem, po prostu. Piotrze, żeby był jasny i pewny. Pan Gadowski, nie wiem, wszystko, poza wszystkim, nie można iść na kompromis, dlatego że jest zabronione wnoszenie flag na drewnianych drzewcach, a teraz zadam ci, Piotr, pytanie. Ten krzyż, który szedł na początku, jaki był? Plastikowy? Nie, drewniany. Tam był drewniany, właśnie. No ja nie wiem, jak ja nie widziałem, tylko w telewizji po prostu. Dobrze, Piotr, teraz ja chciałbym, jeśli to jest możliwość, żebyś dał na głośno mówiący, żeby... Dałem, jest na głośno mówiący i słyszą państwo chyba. Witam serdecznie państwa i pozdrawiam serdecznie. Te kobiety, które szły w butach szpilkach, też mogły zrobić krzywdę. Więc w tym momencie wszelkie kobiety, które szły w szpilkach, powinny iść na bosaka. Te szpilki powinny być im odebrane, bo takim butem można zrobić wielką krzywdę. Zgadza się? Tak, zgadzam się. Krzysiu, dobrze. Ale ja chcę ci coś zaproponować. No. Dobra, Krzysiu, bo to teraz jest tak głupio, ale ja zapraszam, jak przyjedziesz, kiedy będziesz? No już nie wiem, w przyszłym tygodniu już będę. Przyjedź tu do mnie, powiesz to wszystko normalnie przed kamerą, usiądziemy razem i powiesz, dobra? Dobrze. Piotrze, ostatnie pytanie zadam do ciebie. Czy zębami ludzkimi nie można zadać krzywdę? Krzysiek, w dzisiejszych czasach, jak pokazują to przynajmniej teoretycy terroryzmu, wszystko jest bronią. Łącznie z samochodem, zębami, butelką. No widzisz, dokładnie. Dlatego mówię, to jest tylko i wyłącznie zadanie kolejnego ciosu ze strony dyrekcji
Muzeum Niemieckiego Obozu. Ja przepraszam, że dzwonię do ciebie. Nie chciałem. Niemieckiego Obozu Dyrekcji tylko i wyłącznie po to, żeby upokorzyć Polaków, i upokorzyć barwy polskie. Przepraszam, że serdecznie... Nie, nie szkodzi. Krzysiek, przyjeżdżaj tu do mnie, zrobimy audycję, okej? Okay? Do ciebie, zrobimy to. Tak, przepraszam i pozdrawiam wszystkich widzów. Dobra. I nie przejmuj się hejterami. Pozdrawiam z Bogiem. No, trzymaj się, cześć. To był Krzysiek, zwany kaktusem. On jest po, to wiadomo, on jest po operacji raka gardła, stąd ten jego mowa, też go oskarżono od razu o alkoholizm. Jak słyszeliście Państwo, widać wyraźnie, że przyjedzie, że jak będzie tutaj, to zrobimy audycję po prostu. Więc zobaczymy, jak to będzie. Więc pogadamy. Nie wiem, jak tak było. Irano Damasę nie można wnosić. To jest zupełnie inaczej. Oni otworzyli procedury, dlatego ja powiedziałem. Zamiast gadać takie bzdury, jak pan prezydent wczoraj przy okazji święta, raczej by się postarał o to, aby stworzyć coś w rodzaju dziedzictwa polskości, w której była pod administracją prezydenta, jako jedynej osoby wybieranej bezpośrednio w głosowaniu powszechnym, tego typu miejsce jak Auschwitz, Westerplatte, czy inne rzeczy. A tak a propos, to jeżeli pan by tak wszyscy pięknie mówili o historii, to przypominam, że Korfanty siedział w tej Polsce sanacyjnej. Ten Korfanty, który głównie organizował te powstanie i który się do tego przyczynił, siedział w Polsce sanacyjnej, więc to też warto by powiedzieć po prostu, bo tak potraktowano Ślązaków również przed wojną, więc proszę się, warto by to też powiedzieć po prostu. No. Także proszę Państwa, kaktus będzie, to z kaktusem pogadamy i powie to wszystko, proszę Państwa. Grzeszko, chyba ważniejsze, dla mnie też ważniejsze, no ale Krzysiek jest bardziej emocjonalny, no nie dziwię mu się, on to bardzo emocjonalnie traktuje w tym momencie, więc zobaczymy. Czy prezydent Duda podobałby takiemu zadaniu? Nie chodzi o ten prezydent Duda, to jest prezydent Duda, Kowalski, ktokolwiek, to jest urząd. To jest urząd. Zamiast dawać to przypadkowemu partyjnemu ministrowi kultury, powinno się to dać po prostu pod urząd, który jest ogólnopolski. Ale tego nikt po prostu nie zrobi. Tego nikt nie zrobi, proszę Państwa. No, Krzysiek mi przeszkodził, bo o czymś mówiliśmy i nie pamiętam. Także tak to, proszę Państwa. I właśnie mówiliśmy o tym. Wróćmy do pana Zielkiego. Przecież widzimy, co się dzieje. To jest krótki cynizm. To jest tak samo ta słynna sprawa z drag queen i biskupem Jędraszewskim. Nieważne, czy ja bym użył tego języka, którego użył biskup i co ja bym zrozumiał. Pewnie bym nie użył tego języka. Też uważam, że jedyna zaraza, która nas zjada cały czas, to jest czerwona zaraza, która zeżarła umysły większości Polaków. I to widać niestety. I to widać niestety bez względu na to, jakie znaki mają na koszulce. A tak a propos znaków, ja wczoraj napisałem, że to chyba jest reklama ćwikły, ta ostatnia, ta idiotyczne logo lewicy, ale bardzo dobrze, niech sobie takie mają. Także proszę Państwa, no niestety tak to wygląda. Dobrze, to cóż, była ta drag queen, oczywiście prokuratura wszczęła śledztwo, dopiero po naciskach chyba jednak społecznych. Jak się to on niby przeprosił, ale ten organizator tego całego Gay Pride, czy jak to tam się nazywa, tego nie zrozumiał. Poza tym to jest cały czas dyskusja poboczna, ponieważ sytuacja międzynarodowa jest tak skomplikowana i tak ważna, że przez najbliższe 3-4 miesiące pokażą, czy będzie czwarty rozbiór Polski, czy nie będzie czwartego rozbioru Polski, autentycznie. Proszę Państwa, o tym nie ma w żadnej, oni unikają. Ta cała ta cyniczna klasa polityczna gadająca totalne bzdury. Totalne bzdury. Szkoda również, że tak zwana opozycja nie pokazuje podobnych sytuacji, jakie były i podobnych zagrywek politycznych, idealnie takich samych, jak robi PiS często, które były przez 8 lat za czasów PO. Jeszcze jedno. Ja mówiąc, pisząc dla PiSu różnego rodzaju rzeczy, czy pisząc na początku o tych zagrożeniach, uprzedzałem ich, nie myślcie o drugiej kadencji. Drugą kadencję i tak będziecie mieli. Nie myślcie o drugiej kadencji, myślcie o tym, co będzie w trakcie drugiej kadencji. A w tej chwili PiS wygra wybory. Wygra wybory, ale przypuszczam, że mniej więcej w ciągu roku, półtora będą następne wybory i zrobi się w Polsce bardzo niewesoło.
Ze względu na to, że właśnie na sytuację międzynarodową, której PiS nie ogarnia i nie chce ogarniać. Nie chce również dlatego, że jak powiedziałem, ja stałem się dla nich, po tych wszystkich sprawach związanych z tym, z opisem ustawy ubekizacyjnej, z analizami również, kto to robił i kim są ci ludzie, jak ich ładują właśnie, jak to działa na korzyść Rosji, to wszystko. No niestety, okazało się RK5 rozbiór, no tak, ale 3 są historyczne, tam Jałty, nieważne, no tak powiedzieć, to już 6, bo Jałta 2, czyli okrągły stół, no to by wziąć, to trzeba by nie być 6, w tej chwili mówię o czym innym po prostu. Karol, 4 rozbiór, Rosja, Niemcy, Ukraina, kiedyś była Austria, nie Ukraina, Chiny. Zobaczycie dopiero, co to będzie. To jest zupełnie co nowego, ten rozbiór, dlatego ten rozbiór będzie zupełnie inny, po prostu. Więc właśnie, cyniczne jest również to, bardzo, co dzisiaj nagle wszyscy ci, którzy czują się oderwani od żłobu, stworzyli jakieś komitety. Od razu zaczęła się sugestia, że PiS fałszuje wybory. Nie, PiS nie sfałszuje wyborów, bo tego nawet tego nie potrafi. Będę brutalnie szczery, tam nie ma ludzi, którzy by cokolwiek potrafili. Zbyt dużo patriotów zagłosuje na Konfederację. Tak, tak, no szczególnie kiedy ta Konfederacja się kłóci. Proszę Państwa, głosujcie na kogo chcecie. Łukasz Nowak, Panie Piotrze, czy PiS złamało porozumienie, o którym chodzi o ustawę? Nie złamało porozumienie. Porozumienie nie złamało. Przecież wojsko prokuratorów wojskowych odpowiedzialnych za stan wojenny, czy tych wszystkich z informacji wojskowych, włos z głowy im nie spadł. To tylko nam. Ustawą dezubekizacyjną załatwili na przykład wszystkich tych, którzy pracowali na kierunku rosyjskim po 90 roku, zarówno w wywiadzie, jak i w kontrwywiadzie. Tym bardziej, że obie strony w tej chwili walczą o życie. I jedni, i drudzy. Bo jeśli PiS wygra, to przejedzie się po wszystkich, dokładnie po tamtych. Jeżeli również za to, co się będzie działo przed kampanią, pan Ziobro, przypuszczam, już szykuje różnego rodzaju dziwne rzeczy. Także czekam, czy na czasami nie wyda mi jakiegoś nakazu aresztowania na mnie po tym, co teraz mówię. Niestety, ale się mam to gdzieś. No. AZ, ja chyba wiem, kim pan jest. Tak, czytałem to. Nie tylko to przewili, nie tylko nie to. No właśnie. Dobry wujek, czy to jest jakiś bandzior wynajęty agent? Proszę pana, nie ma bandziorów wynajętych, a agentów służb. To jest wszystko jedno. Nie wiem, kim jest seryjny samobójstwa, czy nie. I są rzeczy, tak jak powiedziałem. A jeszcze jedno. Jakoś dziwnym trafem również TVN i te wszystkie stacje zamiotły pod dywan śmierć posła Wójcikowskiego. Ewidentnie. Coś dziwnego z tym wszystkim było. To jest chore. KHT, Bastek, oglądam, ale jaka pani poleca, jaką transmisję? Nie wiem, no trudno, ja już nie oglądam. Ja nie jestem już aż taki, nie mam takiego ego, żeby oglądać o sobie po prostu. No. Pani mecenas, no może. No nieważne. W każdym bądź razie, proszę państwa, ja powiem państwu jedno, nie powiem jak zwykle dziś powiem, jeszcze raz, bo to będzie taka mantra. Takie moje ceterum censeo Cartaginem delenda messe. Powiem wprost, głosujcie na kogo chcecie, byle nie na PSL. Stop z PSL-em. Dzisiaj słyszę na temat tego, że PiS walnął w energetykę i tak dalej. PiS płaci. Ja im to też napisałem. Będziecie płacić za to, co wam przygotowano przez ostatni rok. Przez ostatni rok rządów PO, którzy wiedzieli, że przegrają, tam też są myślący ludzie, przeciwnika trzeba docenić i wam przygotowali. I teraz to właśnie wychodzą te bomby z tym. No. To może komentarz jakiś pan poda jako polonista i wywiadowca, ale czego? Bo nie wiem. Karol, te rozbiory, panie Karolu, te rozbiory to są zupełnie inne niż obecnie. Nie wiem, o co panu chodzi, bo tutaj pana Z coś mówi, że tylko nie wiem o co, bo mignęło. Ja tu jestem sam. Tu nie mam żadnego moderatora, jak widzicie. Moderator nawet mnie nie słucha. Nawet się nie pojawił tutaj, a powinien być. Żeby mi pomóc, prosiłem Daniela, żeby mi pomógł. Jo. Daniel siedzi na tym filmem i też zresztą ryzykuje bardzo mocno, proszę państwa. No. I teraz proszę zobaczyć, co się dzieje. Teraz proszę zobaczyć, i dzisiaj pan z PSL-u opowiada na temat energetyki, na temat tego, że my za to zapłacimy, że ma być energetyka, że ma być energetyka ta na tych wszystkich biopaliwach i tak dalej, bo sam pewnie jest w jakiejś firmie z biopaliwami na tej zasadzie, to się na tej
to się wszystko dzieje, a potem a zapomniał o tym, że politykę energetyczną zawdzięczamy głównie PSL-owi. Ich władcy przez wiele lat. PSL od początku był przy żłobie i dobrze wie, jak to jest. Czyli także Kukiz odpadł. Proszę pana, antysystemowiec, który... Nie, Kukiz Wallenrod, tak. No, dobra, nieważne, ja nie chcę już na ten temat mówić. Wróćcie do tych materiałów, które ja napisałem w 2015 roku, to wtedy zobaczycie. Po prostu. Ja widzę, proszę Państwa, napisałem również, że to też mnie proszono o to, jak PiS został przejęty. Mniej więcej 2,5 roku temu w PiSie do głosu zaczęły dochodzić ludzie, różni tacy koniunkturaliści. Tak a propos tego cynizmu i koniunkturalistów, jak teraz czytam pan Poncyliusz, pan Kowal, słuchałem obu na żywo za czasów pierwszego PiSu. Takie entuzjastyczne rzeczy mi mówili na temat PiSu, tak niesamowite, na temat pana Kaczyńskiego, PiSu, ideologia. PiS miał tą samą ideologię wtedy, że aż teraz, a teraz proszę, pan Poncyliusz nagle w PO, pan Kowal, profesor Kowal w PO, proszę bardzo, bo nie dostał żadnego stołka. Poza tym Manuel Adam, że tylko gorszy. Nie. Afera Skoku również zaskoczyła. PiS po prostu nie umie się bronić, nie potrafi, daje się wprowadzać, nie chce, nie ma żadnej ochrony kontrwywiadowczej. Ja jeszcze raz powiedziałem, to co się w tej chwili dzieje wokół pana Mariusza Kamińskiego, różne dziwne rzeczy, które tam publikują i dziwne bijatyki dziennikarzy. Ja sam poczekam na tą książkę, nie wiem, ale powiem jedną rzecz, że... wszystko można o nim powiedzieć, ale naprawdę, on nigdy nie donosił do SB. To więcej niż pewno, niby nie był żadnym tam, te zapisy, niby na źródeł agenturalnych i tak dalej. To jest często robione dla punktów, ewentualnie nie ma żadnych śladów, że to było, poza tym tam zdaje się jest tylko pseudonim tak w tym momencie. Zobaczymy. Skoro mają takie materiały, to mają. Ale niestety, PiS, bojąc się właśnie tego typu reakcji, zrobił najgłupszą rzecz. Zamiast ujawnić wszystko, to on to wszystko pochował. Proszę mi wierzyć, ja wiem, jak się z książki telefonicznej rejonowej jednostki Służby Bezpieczeństwa z książki telefonicznej robiły sobie wykazy agenturalne. Albo na siłę robiono wykazy agenturalne, dlatego że według decyzji Kiszczaka i według rozkazu Kiszczaka każdy pracownik SB i MO miał mieć dojście do podziemia. To była jedna z pierwszych decyzji po wprowadzeniu stanu wojennego i oni z tego rozliczali. Tego nikt nie napisał i nikt nie powie, więc PiS, bojąc się tego wszystkiego, tymczasem, proszę Państwa, niestety, przypuszczam, że na jednym z bardzo wysokich stanowisk w PiS-ie jest tajny i świadomy współpracownik Służb Bezpieczeństwa, który ciągnie tą swoją trójkę po prostu. Karol, pan Wiotku, mam wiadomości. Ja nie, to nie jest zgorszenie, to jest po prostu w pewnym momencie patrzę jak kogoś, jak coś, co miało mieć ideę, co miało pewną ideę, co chciało rzeczywiście wprowadzić sprawiedliwość społeczną, co chciało pomóc ludziom, nagle stało się parodią samego siebie. W tym momencie nie dlatego, że jest, nie dlatego, że oni tak chcieli, tylko dlatego, że nie potrafili przez te wszystkie swoje idiosynkrazje zabezpieczyć się przed tym, proszę Państwa. I to nie jest antypisowska audycja, ja nie jestem antypisowcem, to nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Ja wszystko mogę powiedzieć o... Nie można, poza tym pan Mariusz Kamiński, który to powtórzę, którego znam osobiście, przynajmniej znałem, no nie wiem, czy on mnie w ogóle się... Prawdopodobnie jestem w tej chwili wrogiem numer jeden również dla ABW i dla niego. Nieważne. Ale znaliśmy się na początku lat 90. Nigdy nie był w Zgicu jeszcze. Jest to człowiek uczciwy, autentycznie uczciwy, mający swoje wady. Tylko niestety to jest typ policjanta, on się nie nadaje na służby specjalne. Podlega. Czy ten gość na wysokim nie podlega lustracji? Grzeszka się podlega, tylko że jak się ciągnie swoich esbeków, którzy mają materiały wszędzie ze sobą i to na tym to polega i jak się po prostu... A to ja słyszałem od jego kolegów z podziemia.
pięciu czy sześciu, którzy sami się do mnie zgłosili po jednym spotkaniu autorskim i mi to powiedzieli. Czy to jest prawda, czy nie? Druga sprawa, proszę Państwa, to jest kwestia aneksu WSI, który też trzeba był. Teraz macie tą sprawę KRS-u. Zdaje się, że ktoś pana Kaczyńskiego wprowadził w błąd, przecież pan Kaczyński nie jest w stanie przeczytać tylu tysięcy dokumentów, kontroluje i ufa ludziom. Ale niestety, jak się ma tylko i wyłącznie biernych albo wiernych, albo tylko dbających o siebie, żeby tak, no szefa zadowoliby, nie będzie widział, nie będzie się wtrącał, no to się relunduje i teraz trzeba z tego wyjść. Po prostu. Karol, ja wiem, że tacy są ludzie, panie Karolu. Ja wiem o tym. Ale chociaż raz mieliśmy szansę i nadal mamy. Niestety jeszcze jedna rzecz, co mnie powstrzymuje tylko i wyłącznie, to jeszcze jest to, czego naprawdę i powtórzę, czego się nie bierze w tej całej naszej kampanii politycznej pod uwagę i co, kierując to na jakieś LGBT, na jakieś rzeczy, albo jest antyunijne, albo antynieunijne, całej sytuacji międzynarodowej bardzo skomplikowanej, bardzo trudnej, będącej na skraju właściwie wybuchu, ostatnie zabawy z panem Szojgu i tego typu rzeczy, to się kiedyś smutno skończy po prostu. Wiecie, chodzi o te samoloty. To komuś kiedyś nerwy puszczą i to się może smutno skończyć. Ta dziwna rakieta, która wybuchła, wzrost skażenia na przykład w okolicach Norwegii, tutaj przy granicy z Rosjanami, w okolicach Norwegii, notabene Norwegzy, bez względu na to, jaki mają rząd lewicowy, czy nie, są świadomi zagrożenia rosyjskiego, bądźmy szczerzy, po prostu. I co? To się wszystko przed nami ukrywa. Tego nie ma. Bastek. Panie Piotrze, chodzą słuchy, że żydowskie i izraelskie służby ochraniają nasze lotniska. Bastek, ja już mówiłem 10 tysięcy razy. Zawsze jakiś niedouczony dziennikarz dla poklasku, dla clickbaita puści jakąś bzdurę. Tak, ochraniają, nie nasze lotnisko. Tam, gdzie lata LAL, zgodnie z tym, co jest od połowy lat 70., co ustalono w ICAO, Międzynarodowej Konferencji Lotniczej, i ICAC, Europejskiej Konferencji Lotniczej, według aneksu 17. Izrael i Mossad ma prawo, tak samo jak i Amerykanie, ma prawo ochraniać swoje loty. To swoje loty, a nie nasze lotniska. Więc proszę nie mówić tutaj różnych rzeczy, oni mają swoje procedury. I wszędzie, gdzie lata LAL, jest tak samo, więc trzeba to powiedzieć po prostu. A poza tym może lepiej byśmy ich skopiowali, ich sposób działania, a nie krytykowali za wszystko. Przecież to jest bzdura. Jak ja przeczytałem gdzieś, że jest 40 tysięcy agentów Mossadu w Polsce, to ja mówię, rany boskie. Boże. I kto to wszystko obsługuje? Przecież to jest chore. Karo, mamy panie Piotrze szansę, ile uda nam się. Tak, Alternatywa Społeczna to jest to ruch społeczny, jest to partia zarejestrowana, bo tak w Polsce musi być, ma nawet komitet wyborczy. Ja w tym już praktycznie nie uczestniczę, ale właśnie będę ich popierał. Zbiera również niektórych ludzi od Kukiza, czy niezadowolonych i tak dalej. Goni niektórych takich, którzy tu przychodzą tylko, ale proszę Państwa, z tych rozmów wiecie, co wynika z tej klasy politycznej. Z moją chęcią by do nas wszyscy przeszli. Nawet nie będę wymieniał nazwisk, tylko im chodzi o jedno. Stołek. Stołek, immunitet, stołek i nic więcej. A chłopakom o to nie chodzi. Chodzi naprawdę o pewne zmiany jakościowe w samej klasie politycznej. Jeżeli tej nowej klasa polityczna nie powstanie na żadnej bazie, nie będzie żadnego jądra krystalizacji, to przegraliśmy. Alternatywa społeczna nie da sobie rady najprawdopodobniej w te wybory, ale przynajmniej spróbuje. A może sobie da, może nie. I już. Dwie dywizje. O, proszę pana, jakie dwie dywizje? To nie są dwie dywizje. Również podpisane są umowy międzynarodowe, że to, co ja mówiłem w Polsce. Jeśli w politykę zagraniczną państwa nie wprowadzi się historii tego państwa, to w tym momencie przegrywamy. Izrael wygrał, dlatego że oni mają w politykę edukacyjną wprowadzoną i w politykę swoją międzynarodową wprowadzoną swoją własną historię. Izrael wygrał, proszę państwa. I te wycieczki, które jadą, są wycieczkami zorganizowanymi. Po prostu. Udało im się. My tego nie potrafimy zrobić i nie chcemy zrobić, również dlatego, że nikt to nie interesuje. O pozytywach to proszę po AZ, o pozytywach to proszę sobie posłuchać telewizji polskiej. Oni tylko mówią o pozytywach.
Słyszałem, że pani Kaja Godek łączy z siły Marka Jurka. A zdziwicie się, ponieważ ja się nie zgadzam z poglądami, takimi ortodoksyjnymi poglądami Marka Jurka, ani pani Kaji Godek, przynajmniej w kilku sprawach. Jeżeli chodzi o aborcję, to się zgadzam, ale nie chcę na ten temat dyskutować, ale zupełnie innych. Ale Marek Jurek jest jedynym człowiekiem, uczciwym człowiekiem, który zapłacił, który nie mógł się pogodzić z wieloma rzeczami, właśnie dlatego, że jego własne poglądy mu na to nie pozwalają i potrafił się podać do dymisji i potrafił zrezygnować. Rzadko któremu to się zgadza, z przyczyn ideologicznych i nie przez jakieś idiotyczne loty, idiotyczne rzeczy. Po prostu. Także powiem wprost. Tak dostałem, panie Damianie, przeczytałem, to pogadamy sobie, ale proszę zostawić, proszę mi dać tego czasu. No trop, ja jestem, ja tłumaczyłem jako pierwszy aneks 17 na polski w 91 roku, no ale to stąd trochę się tym interesuję. No. Przerażające jest również to, proszę Państwa, że prawie wszystkie prawdziwe filmy, specjalnie wspomniałem Bitwę Warszawską i ten śmieszny serial Wojna i Miłość, dlatego że w międzyczasie naprawdę już nie wiedzą, co robić i to wszystkie rzeczy, bo różne inne historie, odstresować je troszeczkę, obejrzałem sobie Królową Bonę. Serial, który ma z roku 80, czyli kręcony w latach 70 z Aleksandrą Śląską. Proszę Państwa, to jest świetny serial historyczny. O Polsce Jagiellonów, pokazujący wielką Polskę. Naprawdę wspaniałą, wielką Polskę. I to robiła komuna. I to robiła komuna. A my? Co myśmy zrobili? Ośmieszamy wszystko po prostu, również dzięki naszym politykom. A Zetilu jest taki jak pan w byłej firmie. Mam na myśli poglądy, wiedzą bezinteresowność. Proszę pana, wbrew pozorom jest kilku, jest wielu. Różnimy się trochę w poglądach. Znaczy, różnimy się w poglądach i różnimy się w podejściu, ale jeżeli chodzi o uczciwość i pewną bezinteresowność i bezkompromisowość, to jest kilku, żaden z nas nie pracuje już. I to są ludzie nie tylko sprzed 89 roku, ale również z tych po roku 90. My mamy koronę, nagraliśmy koronę królową. No tak, ale jeżeli chodzi o Bonę, tam było naprawdę dość ciekawe pewne rzeczy i tak dalej. Proszę bardzo, tutaj dziennikarze patują teraz wszyscy tym Kuchcińskim i tak dalej, i tak dalej. Tu się oficjalnie usiłuje wpakować bez żadnych dowodów w tą aferę podkarpacką, w te wszystkie rzeczy. PiS powinien to jak najszybciej wyjaśnić, tylko PiS nie chce. To jest początek pułapek. Proszę Państwa, do wyborów jest jeszcze trzy miesiące, prawda? Zobaczycie, co się będzie działo we wrześniu. Zaczyna się szkoła. Już są przygotowania do tego, że brakuje nauczycieli, że to, że tamto. To będzie uderzenie w dzieci, bo oni tym walczą. I zobaczycie, co będzie się działo. Fundacja Otwarty Dialog dalej zagraża Polsce, bo ci go ostatnio o nich liczył Kasztanek. Nie wiem, to, że nie potrafimy sobie poradzić z taką fundacją, to jest chore, proszę Państwa. To jest naprawdę chore. To już o tym mówiłem. Dobrze, odpowiadam trochę na pytania, bo... A, jeszcze jedno. Dzisiaj dostałem bardzo ciekawą rzecz dotyczącą... Ktoś sobie przypomniał, taki miał być tytuł, ale to wszystko zmieniło. No właśnie, tu już gazeta, giną świadkowie, parasol. No jeszcze gazeta, widzę, że... Gazeta Wyborcza już też zaczyna nagle pisać o aferze podkarpackiej, szkoda, że prawie nic nie pisała o aferach tych pozostałych, więc to też jest ten cholerny cynizm klasy politycznej, że już nie chodzi o Polski. To już nie chodzi w tym momencie o Polskę. O Polskę, ale zaraz, proszę Państwa, bo muszę coś znaleźć, proszę poczekać chwileczkę. A, dotyczy to czegoś, co... Gdzie ja to miałem? Nie, tu nie chodzi o tym, to o tym, panie Adamie, o tych cicho ciemnych pogadamy sobie następnym razem, dobra, bo może zrobię źle. Natomiast chodzi mi o... O, jest. Jest coś bardzo ciekawego, proszę Państwa, jest tweet. Tweet, który mnie w pewnym sensie troszeczkę poruszył i przypomniał coś. I zaraz coś Państwu opowiem. Jest to tweet, który mogę chyba... O, nie chcę mi się tu wkładać, więc proszę poczekać chwileczkę. Kurde, zniknąłem w ogóle, więc nie wiem, gdzie jestem, bo coś mi się tu wzięło, coś mi się tutaj wyłączyło, więc teraz się włączam. Mam nadzieję, że mnie dalej słyszycie, bo ja w tej chwili Państwa nie widzę, więc zobaczymy.
Więc zobaczymy. No już jestem, dobrze, już leci. Lecę, dobra. To bardzo się cieszę, że lecę. O Boże. Jakieś tu się dziwne rzeczy zdarzają, a ja na cały czas nadaję na żywo. No. Proszę mi powiedzieć, czy lecę nadal, czy nie lecę? Lecę nadal? Bo to mi zniknęło to wszystko. No właśnie, skok Wołomin, no nie tylko skok Wołomin, to różni, także dobrze. Lecę, dobrze, to fajnie, bo zniknąłem na chwilę i zastanawiam się, co będzie. Proszę Państwa, o właśnie, nie mówiło się w ogóle z tej okazji, jeżeli tak się krytykuje jedy, to może skrytykujemy pana prezydenta Komorowskiego, który odsłaniał pomnik Rosjanom, po prostu w Bitwie Warszawskiej, ale posłuchajcie tego tweeta. Kasiopea et Anita Schelde. To jest pani Jolanta Lange, która walczy o prawa mniejszości seksualnych. Czekaj, przecież to Jolanta Gontarczyk, TV Panna, kiedy w 1987 roku wraz z mężem A. Gontarczykiem, TV Jon, odwiedziła sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, ten po kilku godzinach juchnierzył. Tak, proszę Państwa. Jest jedna rzecz w tym wszystkim. Bardzo ciekawa. Otóż tak się składa, że to były zasoby agenturalne Wydziału 11 Departamentu I, a się na mnie wścieknął. Osoba, która je prowadziła, już nie żyje. Rzeczywiście w pewnym momencie sprawa księdza Blachnickiego nigdy nie została wyjaśniona. Rzeczywiście po kontaktach z tym państwem Gontarczyk, ksiądz umarł i UOK, Urząd Ochrony Konstytucji ówczesny, wszczął śledztwo w ogóle w tej sprawie i oni byli podejrzani i zostali w trybie natychmiastowym wycofani do Polski. To prawdopodobnie to nawet nie były TW, ale oni byli uznani jako oficerowie pionu N. Zamieszkali sobie w takim dużym mieszkaniu, piękna, na Chorzej, na Poznańskiej przy Chorzej w Warszawie. Najciekawsze jest to, że od samego początku, już po roku 90, a jeszcze wcześniej, troszeczkę wcześniej, weszli w tak zwaną ezoterykę, różnego rodzaju wróżki, medycynę jakąś taką dziwną i tak dalej. Ściągali różnych ruskich dziwnych wróżów, znachorów, różne inne historie, a razem z nimi w tym wszystkim działał pewien oficer Departamentu III, który był odpowiedzialny w Departamencie III za ich wewnętrzne kartoteki, człowiek bardzo ciekawej rodziny notabene, człowiek, który wydał książkę w roku 89, a więc musiał w 88 Departament III przygotować książkę pod tytułem Kto jest kto w opozycji, kto był kto w opozycji demokratycznej w Polsce, czyli w podziemiu, gdzie idealnie pomieszał źródła, specjalnie zresztą, w ten sposób sankcjonował niektóre swoje źródła, czyli legalizował źródła po prostu Departamentu III. Ezoteryka, tarot, te wszystkie rzeczy, to na początku było trochę śmieszne, ale w pewnym momencie nawet w kontrwywiadzie zaczęliśmy się tym interesować, bo zbyt dużo Rosjan przyjeżdżało do tego wszystkiego. I w pewnym momencie i w niektórych z miejscach Warszawy są tego typu oddziały, teraz to się nazywa bardzo naukowo Kalanetics, czyli scjentolodzy, medycyna jakaś tam, ekologia, odżywki, różne rzeczy, to wszystko razem, wróżki, taroty przy okazji, medycyna alternatywna przy okazji, proszę Państwa. I tam przychodzą czasami nazwiska z pierwszych stron gazet i tam się ich słucha. Ani ten człowiek, w sumie dlatego, że jego dezubekizacja nie dotknęła w ogóle, dlatego że on nawet nie miał emerytury, jak odchodził. Bardzo ciekawa historia w ogóle, tym bardziej, że dostał się do MSW, do pracy MSW, mimo że nie powinien się dostać ze względu na pewne wady fizyczne i choroby, które miał, ale to nie ze swojej winy, więc to jest nieważne, ale dość to przyjmowanie było dość ostre, nie powinien się tam dostać, ale dzięki swoim koneksjom i to bardzo ciekawym koneksjom z NRD. Proszę Państwa. Nazwiska nie wymienię. W mojej książce w weryfikacji jest on, w weryfikacji, no nie tyle weryfikacji, co w spisku założycielskim jest to zakodowane to nazwisko.
Także to jest, proszę Państwa. I to jest bardzo ciekawe jest, bo małżeństwo Gontarczyków nigdy nie zostało w wolnej Polsce rozliczone, przepytane nawet na ten temat przez nikogo. Nikt nie założył sprawy. Nikt nie chciał. Nikt nie chciał, proszę Państwa. Dlaczego? A rzeczywiście, po oni mieli, tak się składa, że ta sama grupa również tworzyła plany wysadzenia w powietrze edycji spotkania, jak i otrucia i prawdopodobnie potruli troszeczkę pana Piotra Jeglińskiego, bo sprawa z jego wątrobą to jest efekt pewnego potrucia, po prostu, który miał on przeszczepioną, on nie powinienem tego mówić. No. Także widzicie państwo, jak to wygląda. Co pan sądzi o kim? A ja nie wiem, co to jest Jeden Polska nawet, bo nie wszystko wiem. AZ. No ja nie muszę, ja to wszystko wiem i to wszystko znam po prostu. I to też były ciekawe, naprawdę ciekawostki, bo oni docierali do wielu ludzi. Ja na przykład w pewnym momencie mieliśmy taką sytuację, w której jeden, do którym ze względu na chorobę kogoś z rodziny, sami się zgłosili, wytypowali niby, że tego, bo facet szuka, więc mieli gdzieś dojścia pewnego oficera kontrwywiadu, do którego chcieli dochodzić i oferowali mu tego typu różne rzeczy. Na szczęście tu żeśmy zadziałali wszyscy razem. No. No. Więc widzicie państwo, tak to wygląda. I w tej chwili widzę, że pod zmienionym nazwiskiem te osoby są pod zmienionym nazwiskiem nadal aktywne. I to aktywne w tym, co... Tylko też jest pytanie, w którym roku, czy już po roku 90 oni przecież poszli na służbę do kogo innego, albo to rzeczywiście jest tak, jak ja mówię, że największym sukcesem Rosjan to jest przyłączenie RFN do NRD i chyba mam rację. No. Ale proszę pana, panie Sherman Rzepnik, na Śląsku mieszka wady, który porozumiał się ze zmarłym za łosieństwem fal. Nie, ja nie mówię o wszystkim, to proszę mnie nie mówić, ja mówię po prostu o niebezpieczeństwie, bo naprawdę jest to dziwne, bo na ogół byli wycofani nielegałowie i tak dalej, czy w wypadku na przykład pana Zacharskiego wchodzili w biznes, zajmowali się czymś realnym, a tutaj nagle jest coś całkowicie nierealnego. I rzeczywiście, jeżeli by w ABW na starych materiałach UOP-u, ja taką analizę kiedyś też przeprowadzałem, bo to różne rzeczy, mówiłem państwu, że musiałem sobie znaleźć pewnego rodzaju, będąc sam właśnie na to wszystko i ogromną ilość, musiałem znaleźć pewnego rodzaju model zbudować i ten model zbudowałem. I nagle zobaczyłem, jak ta ezoteryka i te wszystkie tego typu rzeczy, jak i w jakich kręgach to się wszystko toczy. Ilu Rosjan z Moskwy, różnych dziwnych, takich typu kaszpirowskie, ale o których nikt nie słyszał w ogóle, przyjeżdża tutaj nagle, a tak naprawdę mówiąc, to oni nie mają nic wspólnego z żadną medycyną. To jest tylko po prostu pewnego rodzaju legalizacja, między innymi przez tego typu firmy. Co ciekawe, ten Polak, ten z Departamentu Trzeciego, był przez pewien czas i chyba nadal jest radnym w Warszawie z jednej z partii. Nieważne. Nieważne, proszę Państwa. To jest taka ciekawostka, którą chciałem powiedzieć, bo naprawdę bardzo ciekawy był ten tweet. Kasiopoeta, Anita Schelde. I takich rzeczy jest o wiele więcej. No. Wiele więcej. I Państwo mnie pytacie o księdza Suchowolca, pytacie o księdza Blachnickim. Ja mówię o księdzu właśnie, o księdzu Blachnickim. Jak to tak naprawdę wygląda? Oczywiście nie ma żadnych dowodów. Ja nie twierdzę, że oni go zabili czy nie zabili, ale sprawa była taka, jaka była i powinno zostać to wyjaśnione. Ale skoro nie potrafimy do końca wyjaśnić śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, no to co ja o tym myślę? Skoro Smoleńska nie chcemy wyjaśnić. No. Dobra. A czy obecne wróżki na telefon w telewizji mają? Nie, nam w telewizji. To wszystko pochodzi z tego środowiska. To są tylko po prostu, moim zdaniem, wydwi grosze. No ale ludzie tego potrzebują, to działają tam. Proszę Państwa, jakby się dało przewidzieć przyszłość, to... Jakby się dało przewidzieć przyszłość, to nie byłoby okrągłego stołu i żaden z tej klasy politycznej nie byłby więcej niż dozorcą. No ale nieważne. Jark Lejni Polska, tego nie wiem. Ja już się tym takimi rzeczami nie zajmuję.
A, chodzi o wyciek danych z UK. Tak, to proszę Państwa, wszyscy myślicie, że te służby, takie jak angielskie czy inne, są takie wspaniałe. Nie, jeżeli chodzi o Anglię, oni cały czas utrzymują Brytyjczyków, mają takie wspaniałe służby, oni sami wpadli w kanał. Jak zwykle stoją ludzie. Sama kwestia, że prywatne firmy o dziwnym autoramencie mają te dane, mogą mieć takie dane, to już jest jakaś paranoja. Kwestia jest po prostu, no ale to ja powiedziałem wprost. Jeżeli dopuszcza się byłych figurantów kontrwywiadu, wiedząc dobrze, że to jest figurant kontrwywiadu, na przykład do tego, żeby byli później pod polskimi nazwiskami, kiedy dostają obywatelstwo polskie konsulami, mieli dostęp do systemu konsula, gdzie również są podobne dane, i dopuszcza się na przykład w PWPW do danych wrażliwych, gdzie w 2012 roku na pół godziny są te dane gdzieś w przestrzeń do kogoś i nikt tym się nie chce zająć, to co pan się dziwi? Tak to wygląda. Jego, jakie ma pan plany? Ja nie mam w tej chwili żadnych planów. Ja w tej chwili nie wiem, co będzie. Ja przypuszczam, że mój czas już jest bardzo ściśle policzony. Jeszcze parę takich audycji i właśnie. No. A czego pan się ze mnie śmieje? Haha. Smoleńsk musi być wyjaśniony, bo tu chodzi o honor państwa polskiego, znając jednak realia, to jednak tego nie dojdzie. Nie dojdzie, jeszcze raz powtarzam, ja to wszystko zapisałem i zanim powstała jakieś półtora roku przed KHT 054, wszystko to poszło na piśmie, łącznie z nazwiskami, tropami, gdzie co znaleźć i jak szukać. Niestety, no. Krzysztof K., czy pan nie rozumie tego, co ja? Pan mnie zadaje pytania, tak jakby pan pracował na zlecenie prokuratora, który zbiera na mnie materiały. Wystarczy. Już ma. I wcale nie z tego powodu, bo będzie tak samo, bo prawdopodobnie wyjdą sprawy rodzinne, bo to o to chodzi wszystko, sprawy rodzinne. Sprawy, na które nie miałem wpływu. No. To kupi pan te BTC? A co to jest to BTC? Bo nie wiem, co to jest BTC. Dobrze. Jakie jeszcze pytania? Dobrze, proszę Państwa, o Smoleńsku zapadli i zapadnie. Ktoś puszcza plotki, że bankowiczek chciał 100 tysięcy za jeden. No, nie wiem. Ja nie wiem. Dla mnie to jest, proszę Państwa, też pana, no ja wiem, że Alternatywa Społeczna usiłowała się najpierw dogadać z panem Kołodziejczakiem, ale niestety on zażądał, że tylko on, tylko on, tylko on. Nie interesuje mnie to. Powiem szczerze, ja samoobrona jest i nadal i warto by ją reaktywować, moim skromnym zdaniem, samoobronę. Jako kontr PSL-u, natomiast ta cała agrounia to mnie trochę raczej to odrzuca, no ale nieważne. Czy w Smoleńsku tak zwane rozszerzone samobójstwo? Nie, to nie o to chodzi, jakie tam samobójstwo. Smoleńsk był... Proszę Państwa, to jest... Ja powiedziałem... Nie przesądzam. Prywatnie to ja sobie prywatnie myślę. Ja nie przesądzam, czy to było intencjonalne, czy to nie było intencjonalne. Ja wiem jedno. Polskie państwo i osoby z najwyższej półki, ale ze wszystkich stron, w tym również dwóch, oprócz arabskiego, to również i ci, którzy wówczas rządzili, również powinni siedzieć na ławce, na ławie oskarżonych, ale również dwóch wyższych urzędników Kancelarii Prezydenta także. Ale nikt ich nie wsadzi. Tak uważam. Nie, nie kupiłem BTC, no nie wiem, co to jest. No nie wiem, o co tu chodzi. Master, panie Piotrze, krótko, był to zamach czy nie? Proszę pana, zacznijmy, ja to powiedziałem KDZ 54, zacznijmy, co to jest zamach. Definicję zamachu. Czy jeśli z przyczyn politycznych łamie się wszystkie procedury, chcąc uniemożliwić tą wizytę, wiedząc dobrze, jak wykorzysta to, a potem wszystko się oddaje stronie rosyjskiej, bo się ma w pełni świadomość, że się te procedury złamało. Czy to jest zamach, czy to nie jest zamach? Czy to było intencjonalne, czy nie? Czy to wynikało z niewiedzy, tak jak mówił pan Arabski, że nie znał tych wszystkich rzeczy? Czy to wynika, czy to jest intencjonalne? To o to chodzi. Jak państwo myślą, że zamach można, przeprowadza się tylko za pomocą jakichkolwiek środków innych, no to pokazuje, jak to wygląda. Po prostu.
Pan jest nie do ugryzienia. Jestem do ugryzienia, niestety. Już mnie ugryźli. Bitcoina. Nie tam. No. Czy dalej za Uralem działa to w tematyce? Działa, działa. Notabene powiem szczerze, bo pamiętam taką swoją rozmowę w 2012 roku, jak już Państwu mówiłem, z człowiekiem, który zaczynał w KGB w roku 64. Zaczynał w KGB w takim wydziale różnego, w takim departamencie, takich odpowiedników departamentu czwartego u nas. I on się zajmował również różnymi sektami religijnymi i tak dalej, inwigilował te i on mi opowiadał, że oni bardzo mocno kontrolowali. Powiedział mi również, że te wszystkie wróżki, te wszystkie rzeczy, oni tak bardzo ich nie ścigali, bo to były świetne źródła informacji. Notabene to samo robili Niemcy w Polsce, żeby było śmieszniej. No. Proszę Państwa, dobrze, ja puszczę Państwu jakąś piosenkę, dobra? Morderca był ostatni, dobra, puszczę dzisiaj Państwu tango, albo nie. Rozmowa jest taka, tym puszczę trąby, dobra? A może po tym wczorajszym Wybrańców Katów? Dobra, puszczam Wybrańców Katów i zaraz wrócę. Za cudze winy, za nie swoje słowa i za boleśnie zadane nam rany. Patrzcie, jak dumnie kat unosi głowę, a my za wszystko przepraszamy. Za błędy władców, za premierów dealę, za to, że klęczą, ale nie przed nami. Za prezydentów patetyczne chwile. My naród, my zawsze przepraszamy. Miliony grobów, przestrzelone czaszki, niszczone co dzień pustymi słowami wybranych z katów jadowitej łaski. A my tych katów przepraszamy na obcym niebie i na obcej ziemi. Giniemy, walcząc wytrwale, choć wiemy, że śmierć niczego już nie zmieni, a inni dostaną medale. Słyszycie Państwo? Ciągle czekamy na uznanie świata. Panie, bo jeszcze nie kończę. Chciałem przerwać na chwilę. Poświęcamy życie, lecz kpiący śmiech to nasza zapłata. Bo kat jedynie nasze ciała liczy. Kat wybrał sobie wśród nas pomocników, których my sami na tronie sadzamy. Dajemy się sprzedać za kilka srebrników i kupców naszych ciągle przepraszamy. Czasem próbujemy wygnać kata krzykiem i nowy dzień z nadzieją witamy. Lecz on bez przerwy puszcza zdartą płytę, a my szczęśliwi znów go przepraszamy. Lecz on bez przerwy
puszcza zdartą płytę. My zasłuchani wciąż go przepraszamy. Wciąż go przepraszamy. Okej, okay, skończyło się. Proszę Państwa, muzyka, którą puszczam, tutaj odpowiedź jednemu z tych Wisła MMX, to powiem wprost, że nie ma. Tu są tylko dwie piosenki, są na moim kanale tylko zrobione, także to są tylko moje i Krzyśka Werkowicza. Notabene Krzysiek Werkowicz pisze, ma napisać kolejną piosenkę i od tego uzależniam pisanie dalej Choluba. On o tym wie. Trochę go przyszantażowałem, ale tak trzeba, proszę Państwa. Niestety. Natomiast pytanie, natomiast takie pytanie o tym, dlaczego oni ich nie ukażą, dlaczego po prostu nie chcą, bo no jakby to powiedzieć, nie chcą, bo się przewrócą, bo się boją, że się przewrócą, bo musieliby wziąć wiele na klatę. Również dobrze można pytać, dlaczego nie chcą ujawnić aneksu WSI i dlaczego nie chcą ujawnić list KRS-u i ujawnić wielu rzeczy. No niestety, zagonili się. Ja zresztą przewidywałem, że takie miny będą i będą jeszcze większe miny. Niestety sytuacja moim zdaniem jest taka, że pan Kaczyński jest niestety karmiony sprzecznymi informacjami, jest karmiony informacjami spreparowanymi bardzo często. Nie jest w stanie jeden człowiek tego wszystkiego ogarnąć. Niestety. Kto wie, czy na przykład mianowanie ministra Kamińskiego na pana Kamińskiego na ministra nie jest związane z chęcią oczyszczenia właśnie generalnie PiSu i może dlatego jest taki atak na niego. Przypuszczam, że dość mocno że po cichu popierany przez pewną część samego PiSu. Tak jest. Proszę Państwa, dobrze. Jakieś jeszcze pytanie? Jeżeli jeszcze jakieś pytanie, no to proszę powiedzieć, a jak nie, to już kończymy po prostu. Tak, bo już dużo gadamy, to już kończymy. Grzegorz Kędzierski, nie, tylko nikt nie da rady, nie mając ludzi i zawodząc się na ludziach. Niestety władza, jest bardzo niewielu ludzi, którzy potrafią się oprzeć pokusom władzy. No. Tak jak powiedziałem. Dobrze. I znowu jakieś pytanie, jakie ja mam plany. Nie, ja jestem w sytuacji, że nie mam żadnych planów. Pan od Żabki? Nie znam pana od Żabki. No. Dobrze, proszę Państwa. Dziękuję Państwu. I raz jeszcze, jak będziecie wrzucać do urny, to pamiętajcie, namyślcie się, na co wrzucacie i nie wrzucajcie czegokolwiek na związanego z PSL-em. PSL nie ma prawa wejść do Sejmu. Mamy jedyną szansę w historii, że PSL będzie poza Sejmem i koniec tej partii. Koniec tej partii. Potrzeba jakiegoś chyba konkurenta dla ruchów chłopskich, ale nie ma po prostu takiego w tej chwili. Dobra. Dziękuję Państwu. Dobranoc. I do niedzieli. W niedzielę powiem coś takiego historycznego, bo taką dostałem fajną informację, muszę ją pogłębić, a to jest informacja dość ciekawa o dwóch zrzutach. Jednym pierwszym zrzucie cichociemnych z Londynu i pierwszym zrzucie grupy Michała, czyli tak zwanych cichociemnych z Moskwy. Arcyciekawa historia, mniej więcej ten sam rejon, ten sam okres, ale o tym się wszystkiego dowiecie, pogadamy sobie o tym w niedzielę. Ok? Dziękuję Państwu. Chyba, że jutro coś mi wyjdzie, to będzie właśnie. No to, czy w wydziale, no, szkoda, a po co pilot ma iść do wywiadu cywilnego? Bez sensu. No. Dobrze. Dobranoc. No i do niedzieli.